To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Witaj na Polski Codziennie. Dzisiaj mam trochę inny głos. Mam infekcję i mam kaszel, stąd pewnie ta zmiana głosu, ale bardzo chciałam nagrać dla Was ten podcast, więc nagrywam. Skończyliście nasze miesięczne wezwanie. Polski jest super. Gratulacje. Wielkie, wielkie gratulacje dla Was wszystkich, którzy wzięliście udział w tym wyzwaniu. Przez miesiąc uczyliście się polskiego i jestem pewna, że wypracowaliście sobie nowy zwyczaj, codzienną rutynę związaną z nauką języka polskiego. Wiecie, że lepiej uczyć się polskiego codziennie 5-10 minut niż na przykład jeden raz w miesiącu. I wcale nie musi to być jakieś mega skomplikowane, bo w końcu przez miesiąc oglądaliście moje filmy i robiliście to codziennie. Oczywiście, jeśli słucha mnie teraz ktoś, kto nie brał udziału w naszym wyzwaniu, spokojnie, spokojnie. Zawsze możesz nasze wyzwanie zrobić, zaczynając od dzisiaj. Wystarczy, że wejdziesz na serię Polski jest super, wideo pod tytułem Start, a potem będziesz oglądać kolejno 30 dni wyzwania, czyli dzień numer 1, numer 2, numer 3 i tak dalej, aż do 30. Ok, jeśli więc brałeś albo brałaś udział w wyzwaniu i masz już swój nowy zwyczaj nauki, pamiętaj, że nie możesz spocząć na laurach. Co to oznacza spocząć na laurach? Za chwilę Wam to wyjaśnię w kontekście naszego wyzwania. Zapraszam. Raz jeszcze gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli w moim wyzwaniu Polski jest super i którzy to wyzwanie skończyli. Seria Polski jest super bardzo Wam się podobała. Otrzymałam wiele miłych komentarzy. Mówiliście mi również o tym w czasie naszych rozmów na iTalki. Gratuluję również naszym nowym patronom, którzy zaczęli korzystać z materiałów dodatkowych na platformie Patreon. Przypominam, że cała seria Polski jest super ma dokładną transkrypcję w języku polskim, audio do słuchania po polsku oraz aplikacje do nauki wymowy w języku polskim. Te materiały są na platformie Patreon, poziom Polski jest super. Natomiast osoby, które zapisały się do klubu Polski codziennie, materiały z serii Polski jest super mają automatycznie. Te osoby mają dodatkowo dostęp do wielu innych materiałów, które są przygotowane do wszystkich moich wideo i podcastów. Jeśli więc chcesz mieć dostęp do materiałów serii Polski jest super oraz transkrypcji wideo, zapisz się na poziom Polski jest super. Jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich materiałów premium, do wszystkich materiałów dodatkowych, również serii Polski jest super, zapisz się na poziom Klub Polski Codziennie. Link do platformy Patreon w opisie do wideo. Kolejna informacja, miła, sympatyczna informacja dotyczy prezentu, który przygotowałam dla tych z Was, którzy obejrzeli każde wideo i do każdego wideo zostawili komentarz. Było to bardzo miłe i bardzo inspirujące dla mnie.
Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze na YouTubie, na Patreonie oraz za maile, które również od Was dostałam. I teraz tak. Wszystkie te osoby, z którymi miałam kontakt i mogłam wysłać wiadomość prywatną przez YouTube'a, Instagrama czy inne sieci społecznościowe, powinny otrzymać ode mnie wiadomość z prezentem online. Sprawdźcie, czy macie tę wiadomość ode mnie. Jeśli komentowałaś albo komentowałeś wideo, ale nie dostałeś ode mnie wiadomości, bo nie mamy kontaktu, wyślij mi proszę maila na adres biuro@polski-codziennie.pl. Ten adres też jest w opisie do wideo. Dora, Włodzimierz, Natalia i inni, napiszcie do mnie maila, proszę, abym mogła wysłać Wam prezent. Ok? Dziękuję. Teraz wytłumaczę, co oznacza powiedzenie spocząć na laurach i dlaczego to idealne powiedzenie w sytuacji, kiedy właśnie skończyliście nasze miesięczne wyzwanie. Najpierw, jak zwykle, wytłumaczę znaczenie słów, które tworzą to powiedzenie, a potem powiem, co my Polacy mamy na myśli, gdy tak mówimy. Spocząć. Słowo spocząć. W tym kontekście spocząć oznacza usiąść albo położyć się, aby odpocząć. Przestać robić to, co robimy i odpocząć. Na. To przyimek tworzący wyrażenia oznaczające miejsce znajdowania się czegoś. Na przykład książka leży na stole. Moje mieszkanie jest na pierwszym piętrze. Laury, liście i gałązki drzewa laurowego, wiecznie zielonego drzewa laurowego. W antycznej Grecji i Rzymie liście drzewa laurowego były symbolem zwycięstwa i sławy. Ok, wszystkie słowa są już dla Was jasne. Co więc oznacza to powiedzenie spocząć na laurach? Oznacza to zadowolić się dotychczasowymi osiągnięciami, sukcesami i zaprzestać działania, przestać coś robić. Ktoś, kto spoczywa na laurach, ktoś zadowala się tym, co uzyskał lub osiągnął i przestaje dążyć do dalszych osiągnięć, przestaje się rozwijać. Teraz przykład sytuacji, w której możemy użyć tego powiedzenia spocząć na laurach. Pierwszy przykład. Kasia chodzi do szkoły sportowej. Są zawody międzyszkolne w pływaniu. Kasia dobrze pływa. Codziennie ciężko pracuje, ciężko trenuje. Dlatego jej szkoła wybiera Kasię, aby reprezentowała szkołę w tych zawodach. To pierwszy duży sukces. W szkole jest dużo osób, które dobrze pływają, ale to Kasia jest najlepsza i to ona wygrywa szkolną eliminację. Niestety potem przestaje trenować, bo uważa, że jest najlepsza i nie musi tak dużo ćwiczyć. Spoczywa na laurach i przestaje trenować. I oczywiście przegrywa następny etap. Prawdziwy sportowiec nie spoczywa na laurach, tylko ćwiczy dalej. Albo taka sytuacja. Piotr jest politykiem w samorządzie lokalnym. Jest bardzo aktywny, dużo robi, spotyka się z ludźmi. Stara się rozwiązywać ich problemy. Wygrywa więc wybory lokalne i zostaje wybrany na przykład na burmistrza jakiejś dzielnicy Warszawy. Potem jednak spoczywa na laurach. Uważa, że odniósł sukces i nie musi już pracować. Efekt?
przy następnych wyborach nikt o Piotrze nie pamięta i kończy on swoją krótką karierę polityczną. I trzeci przykład. Aleks uczy się polskiego. Znalazł w internecie ciekawą serię. Ta seria nazywa się Polski jest super. Przez miesiąc uczy się codziennie. Każdego dnia poznaje nowe słowo albo dwa, trzy nowe słowa. Chwali się kolegom, że codziennie się uczy i umie coraz więcej. Miesiąc mija. Wyzwanie się kończy. Aleks codziennie obiecuje sobie, że zrobi coś z polskiego. Coś przeczyta albo czegoś posłucha. Mija kolejny miesiąc. Aleks uświadamia sobie, że z wyzwania Polski jest super, niestety niewiele pamięta. Spoczął na laurach, przestał się zupełnie uczyć i dużo rzeczy zapomniał. Jestem pewna, że rozumiecie teraz już bardzo dobrze to wyjaśnienie spocząć na laurach. Wiem też, że wiele osób spośród Was uczy się polskiego regularnie i z dużą przyjemnością. Jeśli ktoś wyrobił sobie nowy nawyk dzięki serii Polski jest super, niech pamięta, żeby tę naukę kontynuować codziennie. Na naszej stronie Polski codziennie jest mnóstwo materiałów, wideo, podcastów, etc. Są quizy z Jankiem, na platformie Patreon też macie dyktanda, dodatkowe wyjaśnienia z dodatkowymi materiałami audio do słuchania. Możecie również jeszcze raz na spokojnie przerobić całą serię Polski jest super. Jak powiedział mi Paweł, teraz warto każde wideo obejrzeć jeszcze raz i zrobić notatki, nauczyć się słówek. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Seria Polski jest super będzie kontynuowana od września w formie krótkich, tygodniowych kursów. Formuła ta idealnie nam się sprawdziła. Każdy z Was ma te 5-10 minut na naukę. Nie jest to skomplikowane, trudne, nie trzeba specjalnie się organizować, a efekty są naprawdę super. Bo w nauce języka najważniejsza jest dyscyplina. No i oczywiście ciekawe tematy, które nas interesują. Tych tematów mamy mnóstwo, ciągle mi coś podpowiadacie. Kiedy mówimy wczoraj, dzisiaj, jutro. A kiedy zawsze albo nigdy. A może czasami. Jak mówimy o tym, że coś nas boli. Jak pytamy kogoś o opinię. I jak wyrażamy własne zdanie, etc., etc. Tak więc tematów nam na pewno nie zabraknie i na pewno będą one praktyczne, bo uczycie się polskiego po to, aby się komunikować. Od września będą też pojawiać się kolejne adaptacje polskiej literatury, bo adaptacja noweli Kamizelka Bolesława Prusa też bardzo Wam się podoba i wiele osób ją kupiło. Adaptacja jest dostępna w wersji e-booka w formacie PDF, w wersji audiobooka w formacie MP3 oraz w obu tych formatach łącznie. Możecie kupić ją teraz w promocji. Link do książki jest w opisie do wideo. To są plany na wrzesień, dopiero na wrzesień, bo sierpień to taki miesiąc, że jednak duża część świata jest na wakacjach, jest mniej aktywna w internecie. Ja też w sierpniu będę trochę wypoczywać, będę szykować dla Was nowe rzeczy, będę na pewno mniej widoczna w internecie, na pewno mniej widoczna niż przez ostatni miesiąc, kiedy to widzieliście mnie codziennie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie nowe tematy w kontynuacji serii Polski jest super byłyby dla Was interesujące. Będę je stopniowo dodawać do kolejnych odcinków.
do kolejnych tygodni. Oczywiście subskrybujcie kanał, aby nie umknęło Wam żadne nowe wideo. Polubcie je, jeśli Wam się podobało, oraz udostępnijcie je, może trafi do kogoś, kto również chce uczyć się polskiego. Odpoczywajcie, uczcie się polskiego i piszcie do mnie. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki, cześć!